Dobrze, z tego co widzę, to już jesteśmy na żywo. Także będziemy mogli zaczynać. Dobrze. W takim razie witam wszystkich zgromadzonych Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu w ramach salonów politycznych, który nazywa się Jak to się robi w Ameryce. Spotykamy się dzisiaj z amerykanistą, autorem podcastu Klubu Jagiellońskiego po amerykańsku i koordynatorem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Warszawie. Dzień dobry, witam Panem serdecznie. Andrzejem Kochutem, oczywiście, nie dodałem. Całe spotkanie jest organizowane przez Fundację Polskie Jutra i Fundację Przyszłość Pokoleń, a Stowarzyszenie Koliber Oddział Kalisz, które mam przyjemność tutaj reprezentować, jest współorganizatorem. Dodam jeszcze, że cały projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. I teraz już przechodząc do rzeczy, zapytamy naszego gościa o to, jakie tak naprawdę znaczenie ma wynik dzisiejszych wyborów. To znaczy, czy prezydent Stanów Zjednoczonych, niezależnie od tego, czy to będzie Joe Biden, czy to będzie Donald Trump, ma realną sprawczość, żeby wpływać czy to na politykę zagraniczną, czy na politykę wewnętrzną. Na ile jest tak, że wszystko toczy się swoim rytmem, a na ile prezydent może ten rytm zmieniać? Proszę powiedzieć, jak to według Pana wygląda? No, moim zdaniem ma realną szansę. Oczywiście w kontekście polityki wewnętrznej dużo zależy od tego, czy znajdzie poparcie w Kongresie, w Senacie i w Izbie Reprezentantów. Donald Trump tylko przez pierwsze 2 lata swojej prezydentury cieszył się taką łatwością współpracy z Kongresem. Później Izba Reprezentantów została przejęta przez demokratów i już zaczęło być dużo trudniej, ale to wciąż nie znaczyło, że Donald Trump nie ma wpływu na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Mógł działać chociażby poprzez politykę nominacyjną i tutaj ogromne zmiany poczynił, co pamiętamy nawet z ostatnich tygodni, wprowadzając nową panią sędzię do Sądu Najwyższego, zmieniając tym samym skład Sądu Najwyższego. Te zmiany działy się też na szczeblach sądów niższych. W związku z czym tak, prezydent ma ogromny wpływ nawet wtedy, kiedy nie współpracuje z Kongresem. Oprócz tego prezydent ma naprawdę dużo do powiedzenia w zakresie polityki zagranicznej. I tutaj to, czy w Białym Domu zobaczymy Donalda Trumpa, czy Joe Bidena, będzie oznaczało naprawdę kluczowe różnice z perspektywy całego świata, w tym również z perspektywy polskiej, bo ci dwaj prezydenci bardzo różnie myślą o polityce zagranicznej, bardzo różne w związku z tym deklaracje w stosunku do tej polityki zagranicznej zgłaszają. Jeżeli to będzie Donald Trump, najprawdopodobniej zobaczymy dalszy ciąg tego samego, czyli więcej polityki bilateralnej, mniej multilateralizmu, Stany Zjednoczone wycofujące się z wielkich umów, Stany Zjednoczone opuszczające agendy ONZ, Stany Zjednoczone starające się naciskać na sojuszników, by ci pełniej współpracowali, większy ciężar ponosili przy wszelkich inicjatywach obronnych, które łączą Stany Zjednoczone z różnymi państwami. Obserwowaliśmy to w NATO, kiedy Donald Trump podkreślał, że państwa powinny wywiązywać się ze swoich zobowiązań płacenia 2% swojego PKB na obronność, czego wiele państw natowskich nie robi, w tym najbogatsze Niemcy. Obserwowaliśmy to, kiedy próbował renegocjować z Koreą Południową, by więcej Korea płaciła za obecność amerykańskich żołnierzy, którzy zapewniają bezpieczeństwo Korei. W związku z tym tak, tutaj będziemy obserwować kontynuację polityki wyznaczonej przez Donalda Trumpa. Jeżeli będzie Joe Biden, przynajmniej w warstwie retorycznej zmieni się wiele. Joe Biden od początku deklarował, że jeżeli zostanie wybrany prezydentem, to pierwsze, co zrobi, to odezwie się do sojuszników Stanów Zjednoczonych z NATO, by powiedzieć im, że Ameryka wróciła, że Ameryka znowu będzie się zachowywać tak jak dawniej, że Ameryka zamierza wrócić do takiego prowadzenia polityki zagranicznej, jakie pamiętamy z wcześniejszych kadencji. Także powiedziałbym, że tych różnic nie tylko na obszarze polityki zagranicznej jest całkiem sporo. Tutaj jeszcze warto pamiętać, że gdyby prezydentem po dzisiejszym dniu został Joe Biden, to te zmiany mogą być nawet jeszcze głębsze ze względu na to, że demokraci już mają przewagę w Izbie Reprezentantów i raczej tej przewagi nie stracą, ale też są wcale niedalece od tego, żeby odbić Senat, bo tam republikanie bronią o wiele większej ilości stołków. Przypomnijmy, w Ameryce jest taki specyficzny system wyborczy, gdzie Izba Reprezentantów raz na 2 lata zmienia się w całości, natomiast senatorowie mają 6-letnie kadencje, ale raz na 2 lata wymienia się 1/3 senackiego składu. Tym razem większej ilości miejsc bronią republikanie, są w związku z tym w trudniejszej sytuacji.
Nie wiemy, jak to będzie do końca wyglądało. Sondaże nie dają tutaj jasnej odpowiedzi, natomiast może się rzeczywiście zdarzyć tak, że po dzisiejszych wyborach będzie nie tylko demokratyczny prezydent, ale też demokratyczny Senat i demokratyczna Izba Reprezentantów. I wtedy to, jaki kierunek wyznaczy administracja Joe Bidena, może mieć dla Stanów Zjednoczonych kluczowe absolutnie znaczenie. Jasne, to znaczy, jeśli chodzi o Joe Bidena, to znaczy ja osobiście już zakładałem się o to, że on wygra, także spodziewam się takiego rezultatu. Natomiast pytanie jest takie, czy jest to człowiek na tyle niezależny, aby być liderem właśnie tego ruchu demokratycznego, który będzie miał być może większość w Izbie Reprezentantów, w Senacie i będzie miał prezydenta, czy też jest tak, że jego siła tak naprawdę nie jest zbyt mocna i będzie gdzieś tam w jakiś sposób, no, powiem, mocno sterowalny, tak? Jak pan to widzi? No nie nazwałbym tego aż tak mocnymi słowami, natomiast z całą pewnością prezydent nie jest dyktatorem, jest na czele frakcji, w której na czele jakiejś części amerykańskiej polityki, w której łączą się interesy różnych frakcji, tak również jest w Partii Demokratycznej, tam ścierają się rozmaite grupy interesu i to widzieliśmy nawet podczas kampanii prawyborczej i późniejszej wyborczej, kiedy Joe Biden, starając się o pozyskanie głosów tej bardziej lewicowej, bardziej progresywnej części elektoratu, musiał iść na ogromną ugodę z Bernie Sandersem. Negocjacje pomiędzy sztabami obydwu panów trwały tygodniami, wygenerowały dokument, który liczył sobie ponad 100 stron. No i Joe Biden w niektórych kwestiach musiał Sandersowi ustąpić, przyjąć niektóre jego postulaty po to tylko, żeby pozyskać jego poparcie i to również będzie oddziaływało na niego jako na prezydenta, jeżeli tym prezydentem zostanie. Siła progresywnej czy lewicowego skrzydła w Partii Demokratycznej z wyborów na wybory rośnie. To widać bardzo dobrze chociażby po tym, że w 2016 roku, kiedy Bernie Sanders pierwszy raz się objawił jako wydarzenie na skalę, jako postać na skalę całego kraju, bo oczywiście on senatorem jest od bardzo dawna, ale wtedy rzucając rękawice Hillary Clinton przebił się do świadomości społecznej każdego Amerykanina, wydawać się mógł jakąś taką anomalią, jakimś takim wyborem młodzieży uniwersyteckiej, która jest rozczarowana kolejnym mainstreamowym kandydatem, którym wtedy była Hillary Clinton. Natomiast w 2020 roku, kiedy mieliśmy kampanię prawyborczą w Partii Demokratycznej, widać było, że te postulaty Sandersa, to już jest mainstream, on zresztą dokładnie tak to nazwał na konwencji demokratów w sierpniu, że te postulaty, z którymi on szedł, to stał się amerykańskim mainstream i rzeczywiście kandydaci Partii Demokratycznej, a było ich na początku 20 kilku, dyskutowali wokół tego, czy służba zdrowia powinna być powszechna dla wszystkich Amerykanów, czy powinna być podniesiona płaca minimalna, czy powinniśmy rozmawiać o tym, że należy wyeliminować długi studenckie, być może w ogóle wprowadzić bezpłatną naukę na koledżach państwowych. W związku z tym ten szereg kwestii podnoszonych przez progresywistów, przez lewicę amerykańską stał się tematyką, włącznie z tematyką ekologiczną jeszcze na przykład, stał się tematami obowiązującymi w Partii Demokratycznej. I te zmiany będą postępować, nawet jeżeli Biden jest w polityce od bardzo dawna, no bo zawsze lubię to przypominać, kiedy Biden zaczynał swoją wielką ogólnoamerykańską karierę polityczną, to w Polsce rządził Edward Gierek, to każdy może sobie policzyć, jak dawno temu to było, mimo tego, że Biden od tak dawna jest w polityce, mimo że zawsze lokował się bliżej centrum, to on też będzie spychany na lewo. No tu oczywiście też pojawiają się pytania związane z jego wiekiem, czy uda mu się sprawować tą kadencję do końca, czy być może będzie się w ogóle ubiegał o następną kadencję, o reelekcję w wypadku, gdyby w tym 2024 pojawiło się takie pytanie. No tutaj Kamala Harris, którą zadecydował dopuścić na swój, jako swojego, jako kandydata na wiceprezydenta, może tak, reprezentuje dużo bardziej lewicowe stanowisko niż Joe Biden, także myślę, że ta presja z lewej strony będzie na Bidena duża, chociaż tak jak mówię, to jest też polityk doświadczony, polityk, który od wielu lat obraca się wśród waszyngtońskich elit, który ma spore umiejętności również w osiąganiu kompromisów ponad tą linią podziału partyjnego, bo on przecież nieraz współpracował z republikanami, na to się zresztą często powoływał, że ma tego rodzaju koncyliacyjne zdolności, więc myślę sobie, że to nie będzie polityk sterowalny, to nie będzie polityk, którym ktoś będzie dyrygował jak marionetką, natomiast niewątpliwie będzie pod naciskiem rozmaitych środowisk wewnątrz własnej partii, w tym sensie nie będzie w 100% suwerenny, nie będzie podejmował decyzji tylko według własnego uznania.
Jakby rozmawiając o tej kampanii wyborczej, tam było wiele różnych tematów, natomiast jeszcze trzymając się Joe Bidena, była dyskusja na temat podatków. To znaczy Donald Trump w czasie swojej prezydentury miał taki okres, gdzie te podatki obniżał. Natomiast taki ciekawy bonmot przez 50 Centa, który się pojawił, który powiedział, że nie chce być 20 Centem. Proszę powiedzieć, czy to mu grozi? Czy to jest fake news? Czy Joe Biden rzeczywiście planuje wprowadzić jakiś koszmarny socjalizm, jakby tutaj straszyli zwolennicy Donalda Trumpa? Czy też to są tak naprawdę bajki i to nie ma pokrycia w rzeczywistości, jak to wyglądało rzeczywiście, jak to będzie wyglądać? Biden z całą pewnością zaprzecza, on się obawia powiązania go z ideą podnoszenia podatków, no ale to każdy prezydent nie chce być tym, który wszemi wobec ogłasza, że będzie te podatki podnosił dla zwykłych Amerykanów. Biden mówi o tym, że przede wszystkim należy opodatkować tych najbogatszych, ponieważ dysproporcja pomiędzy najbogatszymi a biedniejszymi w Stanach Zjednoczonych nieustannie rośnie. I to jest grupa, którą należałoby opodatkować, żeby po prostu sfinansować też te programy, które z kolei biedniejszym mają pomóc, czyli taki model trochę Robin Hoodowski. On też mówi o tym, że należy wyeliminować cięcia podatkowe, które wprowadził Donald Trump, bardzo znaczące cięcia, i to administracja Trumpa stara się podchwycić, bo o ile opodatkowanie najbogatszych Amerykanów być może do przeciętnego Johna Smitha nie przemawia, no to nie bezpośrednio jego dotyczy, że Jeff Bezos czy Bill Gates będą musieli zapłacić większy podatek. Natomiast to, że jemu samemu coś odbiorą, już tak. I w związku z tym Donald Trump mówił, OK, zwykłym wyborcom Joe Biden nie proponuje wyższych podatków, ale proponuje, że zabierze im pewne ulgi, pewne cięcia, co spowoduje, że finalnie tak, zapłacą kilka tysięcy dolarów więcej podatku. No, trudno będzie Joe Bidenowi, czy trudno było mu ten fakt ukrywać, ponieważ ta rozbudowana agenda zmieniająca Stany Zjednoczone w takim kierunku nieco bardziej socjaldemokratycznym, oczywiście łagodniejsza w wydaniu Bidena niż w przypadku Sandersa czy Elizabeth Warren, ale jednak będzie potrzebowała jakiegoś finansowania. Sam plan opieki zdrowotnej dla każdego Amerykanina, powszechnie dostępny, oczywiście dodajmy, w wypadku Bidena to nie jest plan taki, jaki proponował Sanders, czyli no, Sanders proponował, powiedzmy, opiekę zdrowotną na kształt Polski, czyli że jest jakiś jeden płatnik państwowy, który wszystkim zapewnia opiekę zdrowotną. Biden mówi raczej o wyborze. Ci, którzy będą chcieli pozostać u prywatnego ubezpieczyciela, oczywiście będą mogli to zrobić. To jest ta wolność amerykańska, którą on planuje pielęgnować, tak to przedstawia, natomiast oczywiście chce się zatroszczyć o te 20 parę milionów ludzi, którzy wciąż w Stanach Zjednoczonych pozostają z takich czy innych przyczyn nieubezpieczeni, tak żeby ubezpieczenie objęło wszystkich. No to jest plan bardzo kosztowny. To jest zresztą pytanie, o które potykał się Bernie Sanders w kampanii prawyborczej, pytany o szczegóły tego, jak zamierza swój rozbudowany program socjalny sfinansować, nie dawał satysfakcjonujących odpowiedzi. To znaczy to, co on mówił, gdzie chce poszukać pieniędzy i jakiego rzędu wielkości, nie odpowiadało tym kosztom, które eksperci wyliczali no, dla ceny takich programów. W związku z tym no, powstaje pytanie, jak na ile Biden będzie w stanie spełnić swoje obietnice? Znowu dodam to konieczne zastrzeżenie, bo niestety jesteśmy w dniu wyborów, czyli o ile zostanie prezydentem, no a z drugiej strony na ile będzie musiał w takim razie podnosić podatki, żeby te programy sfinansować, zwłaszcza, że Stany Zjednoczone są przecież w obliczu ogromnego gospodarczego kryzysu spowodowanego pandemicznym zamknięciem. Tam już blisko czy ponad 3 miliardy dolarów zostały zainwestowane w różne, biliony chyba nawet, przepraszam, rząd wielkości się pomyliłem, zostały zainwestowane w tę walkę z pandemią. Pewnie kolejne ogromne programy będą musiały być poczynione. W związku z tym pytanie, na ile Biden będzie miał wolną rękę, jeżeli chodzi o kształtowanie polityki w ten sposób. Halo, słyszymy się? Tak, kończymy 4 lata prezydentury Donalda Trumpa, który zapowiadał naprawdę wielkie rzeczy, że zrobi Amerykę ponownie wielką. Jeden z klubotygodników, chyba ten ostatni, który pan prowadził, właśnie miał taki tytuł: czy Donald Trump przywrócił Ameryce wielkość? Proszę odpowiedzieć krócej niż te 20 minut, które trwa ten klubotygodnik na to pytanie. I proszę powiedzieć, jeśli nie, to dlaczego? Jeśli tak, to jak on tego dokonał?
No ja bym powiedział tak, Donald Trump złożył obietnice, które bardzo trudno było dowieść, bo on na każdym polu obiecywał niesamowite zmiany, jakie zajdą w Stanach Zjednoczonych. On przede wszystkim, to należy powiedzieć na jego korzyść, postawił dosyć słuszną, z perspektywy wielu Amerykanów bardzo słuszną diagnozę. To znaczy, że czasy, kiedy Stany Zjednoczone, budując ład międzynarodowy, budując globalizację, jednocześnie się na tym bogaciły i bogacili się jej obywatele, te czasy w jakimś stopniu się skończyły. Nawet jeżeli najbogatsze amerykańskie firmy i najbogatsi Amerykanie wciąż jeszcze z tej globalizacji korzystają w takim stopniu, który ich zadowala, to przeciętni Amerykanie, na przykład Swasardzy, już wcale w ten sposób tego nie postrzegają. Oni raczej patrzą na to, że miejsca pracy ze Stanów Zjednoczonych odpłynęły, że fabryki są teraz w Meksyku albo gdzie indziej, albo zostały zautomatyzowane, no ale o tym już Donald Trump mniej mówi, że w tej chwili to firmy z zagranicy, można powiedzieć w cudzysłowie, kolonizują Stany Zjednoczone, tak? Amerykanie jeżdżą samochodami, czy to japońskimi, czy to niemieckimi, a amerykański przemysł na tym cierpi. W związku z tym Donald Trump uderzył w bardzo prawdziwe dla wielu Amerykanów nuty. Obiecał im, że w związku z tym Stany Zjednoczone powinny zredefiniować swój udział w globalnym ładzie, jeżeli chodzi o otwartość granic na imigrację, jeżeli chodzi o udział w światowym handlu, który przecież Chiny wykorzystują do swoich celów, uczestnicząc w WTO, ale nie przestrzegając wszystkich związanych z tym reguł, czy wreszcie podtrzymując ten ład międzynarodowy, pełniąc albo nie pełniąc, no bo to oczywiście istnieje spór, ale te role światowego żandarma, światowego policjanta, który musi podtrzymywać porządek wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne. Amerykanie ponoszą koszty, mówił Donald Trump, są nieco naiwni, starając się ten swój idealizm krzewić na całym świecie, a cierpią na tym amerykańscy obywatele i czas ten wektor odwrócić na wielu poziomach. Uszczelniając granice, nie dopuszczając do imigracji, no tu osławiona budowa muru wysuwa się na czele, wychodząc z tych układów, które dla Stanów Zjednoczonych są niekorzystne, albo renegocjując je tak, by były korzystniejsze, zmieniając poziom swojego zaangażowania w świecie, przywracając część wojsk do Stanów Zjednoczonych. A więc cały szereg działań Donald Trump proponował w kampanii wyborczej, obiecując, że to oczywiście będzie oznaczało ogromny przyrost miejsc pracy, wzrost PKB, ogólną prosperity dla Stanów Zjednoczonych. I teraz na pytanie, czy mu się udało, oczywiście trzeba by odpowiadać case by case o każdym obszarze, w którym deklarował jakieś rewolucyjne zmiany. Ja lubię ten przypadek muru, ponieważ on bardzo głośno mówił o tym murze, jak to granica pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem ma zostać zamknięta pięknym, wspaniałym, wysokim murem, który on, Donald Trump, deweloper z ogromnym doświadczeniem, oczywiście wie, jak zbudować. No i jeszcze w dodatku, że za ten mur zapłaci Meksyk. Tak? To pamiętamy te slogany z kampanii 2016 roku i tę atmosferę z wieców wówczas. No i cóż się z tego udało? Okazuje się, że za prezydentury Donalda Trumpa, jeżeli chodzi o budowę muru, to rzeczywiście nastąpiło zreperowanie albo odbudowanie tam, gdzie było to konieczne, kilkuset mil muru, który muru czy barier, bo to też były rozmaite płoty, to nie była jednorodna struktura, która powstała jeszcze za czasów wcześniejszych administracji, a więc za Busha, za Obamy, oraz fragment nowej bariery. Ten fragment nowej bariery liczył sobie według różnych źródeł od 8 do kilkunastu mil, czyli do kilometrów, jakbyśmy to przeliczyli na kilometry, to ten nowy fragment muru nie przekroczył 30 kilometrów. Dla skali dodam, że granica pomiędzy Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi to jest mniej więcej 3100 kilometrów. Więc zapowiedzi były bombastyczne, realizacja niestety już dużo mniejsza, co nie znaczy, że jej nie było. Donald Trump oczywiście stoczył ogromną batalię o ten mur, zarówno z demokratami walcząc o kształt budżetu, jak i przed sądami, wprowadzał stan wyjątkowy, podjął szereg działań, żeby ten mur powstał, ale spotkał się z ograniczeniami, których proponując swoją rewolucję na wiecach w 2016 roku, najwyraźniej nie przewidział. I to jest prawdziwe dla wielu obszarów działalności Trumpa. To nie jest tak, że on nie podjął działań w zgodzie z tym, co proponował, bo naprawdę niemal w każdym z tych obszarów można mówić o tym, że jakieś działania zostały podjęte. Były znaczące obniżki podatków? Były. Były
próby uszczelniania granicy nie tylko za pomocą muru, ale też za pomocą ściślejszej kontroli, nowych przepisów dotyczących zatrzymywania nielegalnych imigrantów, oddzielania ich od dzieci, szereg, czy zakaz wjazdu dla krajów podejrzanych o terroryzm, jak Iran, jak Jemen. Szereg działań Donald Trump podejmował. Pytanie oczywiście o skuteczność takich działań i tutaj można powiedzieć, że ta skuteczność znowu w jakimś stopniu była. Imigracja, tak jak sobie tego życzył Donald Trump, troszeczkę wyhamowała. Mieliśmy wzrost gospodarczy na poziomie około średnio 2,5% PKB, przynajmniej do stycznia, do lutego tego roku. Mieliśmy obniżającą się jakoś tam przestępczość w miastach amerykańskich. Natomiast na to trzeba patrzeć w szerszym kontekście i jeżeli spojrzymy na ten szerszy kontekst, to widzimy, że oczywiście te zmiany za kadencji Donalda Trumpa następowały, ale one często wpasowywały się w dłuższe trendy zapoczątkowane czasem za Obamy, czasem za Busha, a czasem nawet za Clintona. Tak? Spadek przestępczości w Stanach Zjednoczonych to jest zjawisko, które zaczęło się zmniejszać po wprowadzeniu bardzo drastycznych przepisów przez administrację Clintona i wtedy nastąpił największy spadek, a później trwał w kolejnych dekadach, toczył się również za Trumpa. Więc odpowiadając na pytanie, czy Donald Trump uczynił Amerykę znowu wielką, należy chyba odpowiedzieć, że nie. Zresztą on sam chyba to widzi. To wspominałem w tym klubotygodniku, o którym pan mówił, mówiąc, że nawet tego dnia, kiedy nagrywałem ten odcinek, Donald Trump na Twitterze po raz kolejny zatweetował Make America Great Again, zresztą nie pierwszy, nie ostatni raz w tej kampanii, pokazując, że ten postulat wciąż pozostaje do spełnienia, że to nie jest coś, co już się wydarzyło. W związku z tym ja bym ocenił, że ta rewolucja, którą w 2016 roku postulował Donald Trump, została przez niego w jakimś sensie zapoczątkowana na tych frontach, na które on obiecywał, że otworzy. Natomiast z całą pewnością nie została zakończona, a jeszcze dodatkowo w 2020 roku przytrafiła mu się pandemia, która na przykład w kategoriach gospodarki wszystko zrujnowała. No bo tam, gdzie on do niedawna mógł się chwalić wzrostem gospodarczym, czy na przykład rekordowo niskim bezrobociem, bo przecież to bezrobocie osiągnęło poziom wcześniej nieobserwowany, jeżeli chodzi o przynajmniej o ten okres, za który mamy takie dane, to było nieco ponad 3% jeszcze w lutym tego roku. No, w tej chwili sytuacja przedstawia się zgoła odmiennie. Po pierwszym lockdownie bezrobocie skoczyło gdzieś tam ponad kilkanaście procent, a w tej chwili też utrzymuje się bliżej 10 niż 3. W związku z czym no, jest o wiele mniej powodów do tego, by Donald Trump mógł się chwalić gospodarką i dużo trudniej w związku z tym też oceniać ten jego dorobek, bo on się drastycznie zachwiał w ostatnich miesiącach. Kiedy sobie patrzyłem na to, jakby jakie szanse mają poszczególni kandydaci, myśląc o tym, czy może postawić bukmachera jakieś pieniądze, kto wygra, tak? Na początku tego roku Donald Trump miał przewagę, to znaczy ten kurs był na niego dużo niższy niż na kandydata jakiegoś demokratów. Natomiast pytanie jest do pana takie, czy ta pandemia, o której pan wspomniał, była tym kluczowym elementem, który był takim największą przeszkodą dla Donalda Trumpa. Oczywiście nie wiemy, czy on ostatecznie nie wygra, bo może się okazać tak, że te pojedyncze sondaże, które wskazują jednak na to, że w tych swing states Trump wygrywa, są prawdziwe, natomiast większość wskazuje na to, że jednak nie, że to będzie porażka. Natomiast proszę powiedzieć, czy to ta pandemia, czy też jakby naturalny bieg kampanii i tak pana zdaniem doprowadziłby do pewnego zmęczenia takiego tego politykowania w stylu Donalda Trumpa, które może być męczące. Ludzie mogą chcieć większej stabilizacji, mniejszej takiego show, który prezentuje Donald Trump, bo to było oczywiście w 2016 fajne, kiedy się patrzyło na Trumpa i tą establishmentową Clinton, która mówiła jak robot jakieś tam swoje przekazy. Natomiast po tych 3 latach, już teraz 4, mogło to powoli się znudzić. Więc pytanie, czy gdyby nie pandemia, Trump kroczyłby drogą do zwycięstwa, tak jak wtedy pokazywały sondaże, czy też jednak pana zdaniem to zwycięstwo byłoby mu trudno? Myślę, że gdyby nie było pandemii, byłoby mu dużo łatwiej. To z całą pewnością. On na początku 2020 roku wyglądał na dużo pewniejszego kandydata. Po pierwsze dlatego, że ta gospodarka rzeczywiście mu służyła, a wiadomo nie od dzisiaj, że no to prawda, co prawda nie jest gwarancja, różne przypadki można by tutaj wskazywać, ale jednak kiedy wyniki gospodarcze są dobre, to prezydentowi jest dużo łatwiej o reelekcję. On też korzystał na takim chaosie, który na początku panował wśród demokratów, których po prostu no, było bardzo wielu tych chętnych o nominację. Oni przez długi czas walczyli między sobą, to trochę opóźniało ich start we właściwą kampanię i z tego korzystał Donald Trump.
Natomiast przyszła pandemia i tu jedną rzeczą jest, są same obrazki pandemiczne. Tak? Stany Zjednoczone we wszystkich statystykach są absolutnie na czele całego świata. W tej chwili jest ponad 9 milionów przypadków zarażeń, ponad 230 tysięcy zgonów. Takie są oficjalne statystyki. Mieliśmy drastyczne obrazki z niektórych stanów, gdzie no, sprawdzał się, tak jak na przykład w Nowym Jorku na początku pandemii, sprawdzał się ten scenariusz znany w Europie z Włoch na przykład. I to w jakimś sensie obciążyło Donalda Trumpa. W połączeniu z tą jego retoryką, często chaotyczną, często niespójną, często jakimiś szalonymi propozycjami i tak dalej, sprawiło jakieś takie wrażenie niestabilności, które podminowało zaufanie do Trumpa u części elektoratu, która może być dla niego kluczowa, czyli na przykład u mieszkańców amerykańskich przedmieść, gdzie Donald Trump wygrał w 2016 roku, w tym roku raczej nie wygra, zwłaszcza wśród kobiet, które co prawda w większości głosowały przed 4 laty na Clinton, ale jednak tam Trump też miał dosyć spore poparcie, tym razem ma zdecydowanie mniejsze. Spadło poparcie dla Trumpa wśród najstarszych Amerykanów, wśród seniorów, którzy też w większości opowiedzieli się za Trumpem w 2016 roku, a w tym wygląda, że Biden ma obecnie jakieś 20-30 punktów procentowych przewagi nad Trumpem. Tam naprawdę zaufanie do Trumpa spadło i trudno tego nie wiązać z tym, że ci ludzie realnie obawiają się o swoje zdrowie i mają duży znak zapytania, czy to, co robi prezydencka administracja, aby na pewno służy rozwiązaniu obecnego kryzysu. No i wreszcie pandemia zadziałała również pośrednio, czyli spowodowała lockdown, spowodowała kłopoty gospodarcze. No, od tego Trump również nie ucieknie. W ostatnich tygodniach załamały się negocjacje nad kolejnym pakietem stymulującym, więc możemy już wkrótce obserwować drastyczne obrazki w Stanach Zjednoczonych, no bo przecież szereg ludzi wciąż nie ma pracy, to są miliony ludzi w porównaniu z lutym tego roku. Ci ludzie, ponieważ nie zarabiają, a często, zwłaszcza jeżeli chodzi o mniejszości etniczne, ale nie tylko, wynajmują mieszkania albo spłacają kredyty, nie mają z czego płacić tych rat, więc być może wkrótce oprócz bankructwa czeka ich również eksmisja. To powoduje bardzo niepewny nastrój wśród wielu amerykańskich wyborców i też będzie się przekładać negatywnie na wynik Trumpa, jeżeli ci ludzie uważają, że to Trump ponosi odpowiedzialność za tę sytuację, a to trochę widać w sondażach. W sensie Amerykanie pytani o to, czy wierzą prezydentowi i w jego opowieść o tym, jak Ameryka wygrywa z COVID-19, niestety dla prezydenta w większości odpowiadają: nie wierzymy. Trump nie okazał się wiarygodnym przywódcą na czasy kryzysu. W związku z tym tak, jeżeli Donald Trump przegra te wybory, to w jakimś sensie będzie to efekt pandemii. Natomiast trzeba też zwrócić uwagę na to, że polaryzacja w Stanach Zjednoczonych, podział baniek informacyjnych jest ogromny. To jest naprawdę niesamowite zjawisko. Ja się temu przyglądam ze sporym zaskoczeniem i pewnie wielu komentatorów czuje to samo, bo no, w tym roku na przykład w Stanach Zjednoczonych przestały zupełnie działać skandale polityczne. Kiedyś było tak i była tak jeszcze w 2016 roku, że jeżeli wychodziła jakaś gruba afera, to ona mocno odbijała się na notowaniach jednego bądź drugiego kandydata. Kiedy dowiadywaliśmy się o mailach Hillary Clinton albo o taśmach z Hollywood Donalda Trumpa, widzieliśmy tąpnięcia w sondażach. A w tym roku mieliśmy szereg afer, które spokojnie mogły zdominować tę kampanię. Trump niepłacący podatku albo płacący bardzo mały podatek dochodowy. Trump robiący interesy z Chinami. Z kolei Biden, przekonywali republikanie, pomagający swojemu synowi Hunterowi w robieniu jakichś lewych interesów na Ukrainie czy w Chinach. Wszystko to mogło gdzieś się przebić do świadomości wyborców i wpływać na ich decyzje. A jak patrzymy na sondaże, to kolejne te odsłony skandali w Stanach Zjednoczonych nie zmieniały absolutnie nic, co moim zdaniem wskazuje na to, że te bańki są już w tej chwili bardzo szczelne. To znaczy, że ci, którzy obserwują Donalda Trumpa z uznaniem i żyją w świecie republikańskich mediów społecznościowych i tak dalej, kompletnie nie interesują się tym, co publikuje New York Times, czy co piszą na swoich profilach demokraci, w przekonaniu, że po pierwsze to wszystko są fake newsy, zresztą prezydent Trump premiuje takie nastawienie, a po drugie żyjąc w przekonaniu, że nawet jeżeli coś z tego o Trumpie jest prawdziwe, to ten socjalista Biden jest dużo gorszy. I dokładnie to samo dzieje się po drugiej stronie, czyli ta druga strona też niespecjalnie przejmuje się tym, co mówi na przykład telewizja Fox News, żyjąc w przekonaniu, że to wszystko są jakieś prawicowe bzdury, więc nie warto się tym zajmować, a z drugiej strony, że Trump jest szalony i nawet jeżeli Biden jest starszy, mało
ekscytujący, nie porywa tłumów, to i tak lepiej go wybrać niż tego szalonego Trumpa, który nam zniszczy Stany Zjednoczone. Ten poziom polaryzacji powoduje, że tak naprawdę trudno zjawisko, które przełamie sondaże, które spowoduje jakiś drastyczny zwrot, choć wydaje mi się, że akurat w przypadku COVID-u i jeszcze może w przypadku tych protestów społecznych na tle rasowym, które się w Stanach gdzieś tam pojawiły, to jednak pewne drgnięcia obserwowaliśmy. Zanim zadam następne pytanie, ja bym chciał zachęcić te osoby, które nas na live oglądają. Widzę, że parę osób nas ogląda do tego, żeby te pytania zadawać. Jest już pytanie Piotra, na które ja też byłbym w stanie, powiedzmy, odpowiedzieć, natomiast myślę, że pan jako ekspert odpowie lepiej. Pytanie brzmi tak. Czy można prosić o wyjaśnienie sposobu wyboru prezydenta? Skoro wybiera go kolegium elektorów, to po co głosowanie obywateli? Proszę wyjaśnić, jak ten system w ogóle wygląda i o co chodzi z tymi elektorami w Stanach Zjednoczonych. Okej, to nie do końca tak. Oczywiście elektorowie istnieją, ale nie istnieją w powietrzu. To znaczy system elektorski to jest propozycja ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, którzy nie premiowali demokracji, ale nie do końca jej ufali. Obawiali się, że ta demokracja może prędzej czy później doprowadzić do wyboru kogoś, kto nie jest godny sprawowania urzędu prezydenta i kto mógłby wprowadzić Stany Zjednoczone w stan zagrożenia. W związku z czym wbudowali w system taki bezpiecznik w postaci kolegium elektorskiego. I druga sprawa, ona troszeczkę wiąże się z wyborami kongresowymi. No, może zrobię taką dygresję, żeby była jasność. W Stanach Zjednoczonych jest to zorganizowane w ten sposób, że każdy stan ma dwóch senatorów, równa liczba dla każdego ze stanów, natomiast w Izbie Reprezentantów każdy stan ma reprezentację, która jest odbiciem jego populacji. Niedokładnym, bo to waha się w zależności od stanu. Jeden reprezentant przypada na różną ilość obywateli, ale dla uproszczenia powiedzmy, że tak dokładnie się dzieje. I ponieważ liczba elektorów każdego ze stanów jest uzależniona od tego, ile ten stan ma senatorów i reprezentantów, no to łączy się z tą metodyką, która pojawia się w kongresie. I to oznacza, że kolegium elektorskie też w pewnym sensie niweluje różnice. Gdyby kolegium elektorskiego w Stanach nie było, to w głosowaniu powszechnym mniejsze stany nie miałyby kompletnie żadnego znaczenia. Nikogo by nie obchodziło, na kogo zagłosują mieszkańcy Wyoming, mieszkańcy gdzieś tam jakichś pomniejszych stanów preryjnych, jakiejś Montany i tak dalej, bo to byłyby stany zbyt małe. Prezydenta wybierałoby się na wybrzeżach, wybierałyby go metropolie, kierując się swoimi interesami, a jakieś tam bardziej wiejskie stany środka nie miałyby żadnych szans i w związku z tym nie miałyby też żadnej, ich interesy nie miałyby żadnej reprezentacji politycznej, przynajmniej tak to sobie wyobrażali ojcowie założyciele. W związku z tym mamy kolegium elektorskie, które nieco wyrównuje szanse. Powoduje, że nawet mniejszy stan, ze względu na to, że ma tych cennych elektorów, może się stać bardzo istotnym miejscem walki politycznej. Na przykład w tym roku obserwujemy coś takiego w Arizonie, która liczy sobie 11 elektorów, będzie miała 11 elektorów. W związku z czym no nie jest to jakieś obiecujące trofeum w porównaniu z Kalifornią, która ma 55, czy z Florydą, która ma bodaj 29, czy z Teksasem również 30 paru. A jednak bitwa o tę Arizonę się toczy, no bo partia, która pozyska ją dla siebie, czy kandydat, który pozyska ją dla siebie, będzie miał naprawdę realnie więcej szans na zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Także ten mechanizm ma z jednej strony wyrównywać te ogromne różnice pomiędzy ludnymi stanami i mniej ludnymi, a z drugiej strony ma stwarzać taki bezpiecznik. Oczywiście to drugie to jest taka ładna teoria, ponieważ w praktyce nigdy się nie zdarzyło, żeby kolegium elektorskie wybrało innego prezydenta niż wynikałoby to z głosowania w poszczególnych stanach. Oczywiście zdarzali się elektorzy niewierni, elektorzy, którzy z jakiegoś powodu uznawali, że powinni zagłosować inaczej niż to wynikałoby z głosów wyborców w ich stanie, ale to były przypadki marginalne i nie zmieniło ostatecznego wyniku wyborów. Nie wiem, czy to wyczerpuje temat, pewnie nie, natomiast mam nadzieję, że ta odpowiedź jakoś rozjaśnia, o co chodzi. Myślę, że tak. Myślę, że rozjaśnia bardzo, bardzo dużo. Zostało tak naprawdę kilka godzin. Proszę powiedzieć, jak pan się czuje? Czy pan już tutaj siedzi, że tak powiem, na szpilkach i czeka na to, kto wygra? Czuje pan emocje? I jak pan myśli, czy Donald Trump wbrew sondażom jednak ma szansę na zwycięstwo? Czy tutaj jednak pan obstawia, gdyby pan miał obstawiać, że wygra Joe Biden i musiałby stać się cud, żeby Donald Trump jakoś się jeszcze znowu odwinął po tym odwinięciu się 4 lata temu?
No patrząc na sondaże i na ogólną sytuację, tak, rzeczywiście chyba musiałby się zdarzyć cud, żeby Donald Trump wygrał, tak się może przynajmniej wydawać, natomiast trzeba pamiętać o tym, że w 2016 roku ten cud już się zdarzył, że znowu mamy szereg swing states, szereg stanów wahających się, gdzie ta różnica często nie przekracza poziomu błędu statystycznego, bo to są różnice rzędu tam 0,5%, 1%, 2%, tak? I w 2016 roku takie różnice okazywały się decydujące. Donald Trump w Michigan zwyciężył bodaj o kilkanaście tysięcy głosów, w Wisconsin 30 parę tysięcy głosów. To też były ułamki procenta, które decydowały później finalnie o tym, kto zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych. I choć te szanse są małe, to ja bym ich zupełnie nie wykluczał. Zresztą no, nawet te wszystkie amerykańskie prognozy dają Trumpowi jakieś 20% szans. W 2016 ten układ był dosyć zbliżony, czyli Clinton też miał jakieś 60-70% szans na zwycięstwo, tam 20-30% i wygrał. Oczywiście sytuacja jest inna, o tym już mówiłem wcześniej, że Trump nie jest już tym świeżym kandydatem, którym był niewątpliwie w 2016 roku, nie jest już człowiekiem spoza polityki, który może obiecać wszystko i być w tym jakoś tam wiarygodny. Natomiast no, tutaj tych jego szans zupełnie bym nie przekreślał i dlatego na pewno z ciekawością będę patrzył, co dalej się będzie działo w Stanach Zjednoczonych. Tylko pytanie, czy dowiemy się tego jutro? To jest ogromne pytanie, przed którym stoją wszyscy komentatorzy i pewnie jutro będą się zderzać z tym w studiach telewizyjnych, w stacjach radiowych, bo być może zupełnie nie będziemy wiedzieli, kto ostatecznie został prezydentem Stanów. Dzieje się tak, ponieważ ze względu na pandemię, ale nie tylko, bardzo wiele głosów w Stanach Zjednoczonych zostało oddanych wcześniej, przede wszystkim korespondencyjnie. I teraz, zgodnie z prawem różnych stanów jest różnie, już teraz nie wchodząc w szczegóły, bo trzeba by to naprawdę stan po stanie wymieniać, ale w wielu stanach nie można było tych głosów przetwarzać, nie można było rozpoczynać procesu liczenia do dnia wyborów, czyli one zostały złożone odpowiednio wcześniej, ale wciąż tam sobie leżą. Kiedy one zaczną być zliczane, to mogą tę machinę liczącą po prostu na jakiś czas zapchać. O ile w lokalach głosujący Amerykanie często głosują za pomocą rozmaitych elektronicznych udogodnień, jakichś komputerów, automatów, które pozwalają na dosyć błyskawiczne zliczenie głosów, o tyle tutaj ktoś będzie musiał te koperty otwierać, weryfikować, czy zgadzają się podpisy, czy głos został oddany poprawnie. W niektórych stanach trzeba go zapakować w dwie koperty, jak jest tylko w jednej, to jest nieważne i tak dalej. I dopiero będą mogły być zliczone. Mało tego, w części stanów, i tego Republikanom nie udało się zablokować, mimo że próbowali przed sądami, te głosy będą mogły spływać jeszcze przez kilka następnych dni, jeżeli zostały wysłane w bezpośredniej bliskości wyborów i też będą głosami ważnymi. W związku z tym w niektórych stanach jeszcze 3, 4, 5 dni będziemy czekać, aż spłyną wszystkie głosy. Dlatego może być bardzo ciekawie, tych głosów wcześniejszych zostało danych w okolicach 100 milionów. W 2016 roku cała grupa wyborców to było 130 milionów, więc ponad 70% wyborców z 2016. Oczywiście to nie są ci sami wyborcy, ale gdybyśmy to przenieśli. Już zagłosowała. Gdzieś tam te ich głosy będą czekały na zliczenie. No to może generować ogromne różnice, bo na przykład okaże się, że w lokalach wyborczych głosowali głównie Republikanie, bo tak to się jakoś rozkłada. Możemy to w ten sposób, myślę, uprościć. Oczywiście to nie jest tak. Republikanie też głosowali korespondencyjnie, oczywiście. Natomiast ze względu na to, że demokraci od początku zachęcali swoich wyborców, by wybrali tę bezpieczniejszą formę głosowania wcześniej, nawet dużo wcześniej, korespondencyjnie, ze względu na to, że z drugiej strony Donald Trump wielokrotnie powtarzał, że wybory korespondencyjne to jest szansa na rozliczne fałszerstwa, oszustwa, drukowanie kart wyborczych i co jeszcze, no to rzeczywiście z tych wczesnych danych, które mamy, a Stany weryfikują to w ten sposób, że patrzą po zarejestrowanych wyborcach, którzy określili się przy rejestracji, czy są wyborcami demokratów, czy republikanów, która grupa oddała już więcej głosów, no to widzimy wyraźnie, że w głosowaniu korespondencyjnym przeważali demokraci. Więc republikanie pójdą w większości do lokali wyborczych i może się okazać, że w części Stanów będziemy mieli sytuację, gdzie najpierw zostanie ogłoszone zwycięstwo Donalda Trumpa, ponieważ to republikanie zdominowali lokale wyborcze, a później sytuacja może się zacząć odwracać, bo zaczną być zliczane te głosy korespondencyjne, gdzie będzie dużo głosów demokratów. Ale może być też dokładnie na odwrót. W części stanów, może być tam, gdzie przepisy umożliwiały wcześniejsze zliczanie głosów, może się okazać, że ze względu na głosy korespondencyjne najpierw usłyszymy, że przewagę mają
demokraci, a potem wraz ze zliczaniem głosów z lokali sytuacja będzie się odwracać. Także myślę, że czeka nas bardzo burzliwych kilka dni. Trudno przewidzieć, jak się będzie sytuacja rozwijała. Kandydaci też są mocno zaniepokojeni tym, co będzie. Donald Trump już ogłosił, że jeśli tylko wczesne badania pokażą, że ma wczesne zliczanie głosów pokaże, że ma przewagę, to on ogłosi, że zwyciężył w wyborach. Pytanie, co z taką deklaracją dalej, gdyby się okazało, że jednak nie. Ale trochę podobne ogłoszenie złożył Joe Biden, który z kolei motywuje to tym, że w 2000 roku, kiedy doszło do takiego jednego z najbardziej kontrowersyjnych wyścigów prezydenckich w historii Stanów Zjednoczonych, pewnie nie wszyscy pamiętają, ale walczyli George Bush i Al Gore, doszło do pamiętnego zliczania głosów na Florydzie, ponownego przeliczania wreszcie decyzji Sądu Najwyższego o tym, kto w końcu ostatecznie zwyciężył w wyborach prezydenckich, zwyciężył George Bush. No to demokraci mówią, wtedy Bush być może zwiększył swoje szanse tym, że wcześniej ogłosił swoje zwycięstwo, swój sukces, a Al Gore się wstrzymał. Nawet w pierwszym odruchu zadzwonił do Busha, mówiąc, gubernatorze, gratuluję zwycięstwa, później się z tych gratulacji wycofywał, ale no niektórzy mówią, być może tym podważył legitymizację swojego sukcesu i przesądził o takiej, a nie innej decyzji. Biden planuje nie powtórzyć tego błędu. Możemy mieć w ogóle sytuację, gdzie dwóch kandydatów w niewielkim odstępie czasu ogłosi, że obydwaj wygrali wybory prezydenckie i będziemy przez następny tydzień w jakimś klinczu, gdzie głosy będą zliczane w kolejnych stanach, być może częściowo jeszcze oprotestowywane przed kolejnymi sądami, bo przecież obydwa sztaby szykują się na ogromną walkę prawną o to, kto ostatecznie wygrał w wyborach i tutaj nie będzie odpuszczania na żadnym etapie. A więc ja się zastanawiam, co będziemy wiedzieli jutro i czym to się tak naprawdę skończy. Widać, że te obawy zresztą ma wielu Amerykanów. Jeżeli ktoś obserwował sytuację za oceanem, to przebijały się w ostatnich dniach bardzo mocno obrazki płyt wiórowych w oknach rozmaitych sklepów. Sprzedawcy, jacyś właściciele lokali usługowych i tak dalej już zabezpieczali swoją własność trochę jak przed nadchodzącym huraganem, bo rzeczywiście, jeżeli nagle się okaże, że dwóch kandydatów deklaruje zwycięstwo, nikt nie wie, jak jest naprawdę, a potrzeba jeszcze tygodnia na zliczenie wszystkich głosów, to może być naprawdę nieciekawie, może być naprawdę dramatycznie na amerykańskich ulicach, oby tak nie było. Być może okaże się, że jednak te głosy udało się policzyć na tyle szybko i na tyle dużo będzie wiadomo już gdzieś jutro, że tego rodzaju emocje się nie wydarzą. Taką miejmy nadzieję. A czy w tych stanach, gdzie już to liczenie jest możliwe, czy są może jakieś przecieki, jak to wygląda, czy nie ma czegoś takiego? No właśnie, no to jest to, co starałem się przekazać wcześniej, czyli że tak, jakieś przecieki, można tak to nazwać, są, w sensie Stany zbierają informacje na temat tych wyborców zarejestrowanych. To oczywiście ma pewien margines błędu, ponieważ są wyborcy, którzy się zarejestrowali jako niezdecydowani, nie chcieli wcześniej deklarować, na kogo będą głosować i o nich nie wiemy na razie, na kogo oddali swój głos. Natomiast no, ze względu na strukturę tego głosowania korespondencyjnego, tam na pewno znaczącą przewagę mają demokraci. No, było też coś takiego jak wcześniejsze głosowanie w lokalach, specjalnych lokalach, gdzie można oddać głos wcześniej w niektórych stanach, bo to też prawodawstwo różni się w zależności od stanu. Tam z kolei niewielką przewagę mieli republikanie, co rzeczywiście potwierdza, że oni chętnie idą do lokali wyborczych. Natomiast trudno na tej podstawie prognozować na temat ostatecznego wyniku, bo nawet jeżeli w niektórych stanach swingujących zagłosowało ponad 70% wyborców, znowu odnosząc to do liczb z 2016, zakładając, że tym razem frekwencja nie będzie wyższa, a przecież może być wyższa. Nie wiemy, czy to, że tyle ludzi zagłosowało wcześniej, oznacza tylko, że obawiali się pandemii, czy też po prostu motywacja wyborców, mobilizacja jest dużo większa niż przed 4 laty. Nawet to nie pozwala jakoś ostatecznie przesądzić wyniku wyborów, bo tak jak mówiłem, no w zeszłym roku w niektórych stanach decydował minimalny margines. Decydowało kilkanaście, kilkadziesiąt, czasem 100 tysięcy głosów i to mogą być głosy oddane w lokalu w ostatniej chwili. One mogą przeważyć to, jak dany stan zdecydował. W związku z tym naprawdę będzie bardzo trudno tego rodzaju przewidywania. Wybory w Stanach Zjednoczonych bardzo często są takimi innowatorami dla wszystkich innych wyborów na całym świecie. 4 lata temu Donald Trump i jego sztab zasłynął tym, że bardzo, bardzo silnie korzystał z narzędzi Google Analytics. Czy w tym roku, czy w,
w ogóle w tej kampanii wyborczej całej, możemy mówić o takich przełomowych jakby odkryciach politycznych, z których inne kraje, inni politycy z innych krajów będą czerpać garściami, czy też pod względem takiej techniki zdobywania głosów raczej do żadnego przełomu tak de facto nie doszło? No ja mam wrażenie, że do przełomu doszło, ale do tego przełomu doszło z powodu pandemii. To znaczy, ponieważ pandemia zamknęła ludzi w domach, ograniczyła publiczne spotkania, choć oczywiście Donald Trump później realizował dosyć tłumne wiece, spowodowało to, że szereg wydarzeń, szereg rzeczy, bez których do tej pory specjaliści od marketingu politycznego w Stanach Zjednoczonych nie wyobrażali sobie kampanii, nie miało miejsca albo miało miejsce w bardzo ograniczonym zakresie. Konwencje, które do tej pory były wydarzeniami przyciągającymi dziesiątki tysięcy działaczy i sympatyków, wydarzyły się w całości online i nie przełożyło się to na sondaże. Joe Biden większą część kampanii spędził w piwnicy, jak mu to wytykał Donald Trump, nie organizował wieców. Jak Korwin. Nie spotykał się z darczyńcami na uroczystych kolacjach, by prosić ich o wsparcie, a sondaże mu w dalszym ciągu prognozują zwycięstwo. Darczyńców było rekordowo dużo. To wszystko udało się zrobić online, w ogóle nie spotykając się twarzą w twarz, więc ta kampania była z całą pewnością najbardziej wirtualną kampanią w historii amerykańskich wyborów prezydenckich. W związku z tym mam wrażenie, że może to nie są innowacje w tym sensie, że jakieś super nowe rozwiązanie zostało zaimplementowane przez speców od marketingu, przez szefów kampanii, ale innowacja polega trochę na tym, że wiele dogmatów amerykańskiej polityki może być po tych wyborach zakwestionowanych. Ja osobiście na przykład jeszcze z ciekawością patrzę, co się wydarzy z debatami, bo tak naprawdę debaty wciąż mają ogromną popularność. Widownia była bardzo duża, to prawda. Ale po raz kolejny można odnieść wrażenie, że nie przełożyło się to w żaden sposób na sondaże. To jest też to, co ja mówiłem wcześniej o polaryzacji i podziale na bańki informacyjne. Mimo że przypominamy sobie co kampanię o tych przełomowych debatach, w których ktoś wykonał jakiś gest albo powiedział coś, co przesądziło sprawę gdzieś tam lata temu, tak, słynna debata Kennedy'ego z Nixonem i Nixon bez makijażu, George Bush patrzący na zegarek, Ronald Reagan ironizujący na temat wieku swojego kontrkandydata, no można by wymieniać te takie sztandarowe sytuacje z amerykańskich debat, które rzeczywiście przy każdej debacie są przypominane, no to te debaty w tym roku okazały się kompletnie nieznaczące, bo w tym sensie, że nie doprowadziły do żadnego przełomu ani w wersji bitewnej, ta pierwsza debata, gdzie Trump 80 bodaj razy przerwał Bidenowi, wynikła z tego potężna burda na wizji, Biden z kolei obrażał prezydenta, no niespotykane w ogóle rzeczy wcześniej w debatach, ani w tej wersji spokojnej, nie wprowadzało to jakiejś zasadniczej zmiany, więc ja myślę, że taką innowacją wyborów 2020 roku będzie bardzo poważne pytanie, na co kandydaci powinni przeznaczać swoje pieniądze i co tak naprawdę decyduje o ich wyniku i na to specy od kampanii będą sobie musieli bardzo poważnie po tej kampanii odpowiedzieć. A czy w tej kampanii były jakieś takie smaczki, w każdej kampanii są smaczki, takie najciekawsze momenty, które w jakiś sposób zostaną zapamiętane, co prawda pozamerytoryczne, w ogóle często nie mające związku z realną polityką, natomiast coś, co przychodzi panu do głowy, może jakieś takie fajne momenty, które pan zapamięta z tej całej kampanii. Czy też ciężko tak odtworzyć? Łatwiej chyba mówić o niefajnych momentach niż o fajnych. Tak? I taka była specyfika tego roku wyborczego. Ja myślę, że do takich najbardziej dziwnych, ale i dramatycznych sytuacji, które jednocześnie podkreślają, co było głównym tematem tego roku, to są dwa zdarzenia związane z prezydentem Trumpem. Po pierwsze, kiedy na początku tych protestów i zamieszek rozmaitych na tle rasowym postanowił przemaszerować z Białego Domu do położonego naprzeciwko kościoła i w tym celu wyciągnął wojsko, które rozpędziło demonstrujących, doszło tam do jakichś starć i tak dalej. Taki trochę groteskowy obrazek po to, żeby zrobić sobie budujące zdjęcie do mediów społecznościowych. I druga sytuacja, no to oczywiście choroba samego prezydenta i jego błyskawiczny powrót. Niektórzy uważali wtedy, że przedwczesny prezydent zniósł to zdrowotnie, to trzeba powiedzieć, że kondycyjnie rzeczywiście dał sobie radę szybko, wrócił do siebie, natomiast to też ten jego filmowy niemalże powrót do Białego Domu to z całą pewnością będzie coś, co zostanie zapamiętane. No i myślę, że ta pierwsza debata to naprawdę były sceny, których nie obserwowaliśmy wcześniej. Kontrkandydat mówiący do prezydenta Stanów Zjednoczonych, że jest klaunem,
to naprawdę jest taki poziom, jakiego wcześniej nie obserwowaliśmy na amerykańskiej scenie politycznej, więc myślę, że to też jest wydarzenie, które z całą pewnością zostanie zapamiętane. Tak, no myślę o tych kontrowersyjnych momentach, to można byłoby dyskutować długo o tym, w jakim kierunku w ogóle zmierza polityka, jaki kierunek w ogóle obierze demokracja, jaki sens ma taka demokracja, gdzie de facto jakakolwiek dyskusja na argumenty całkowicie zdaje się stracić sens. Tak jak pan mówił, dochodzi do polaryzacji. W jednym z podcastów wspominał pan o tym, że w zasadzie nie ma niezdecydowanych, wszyscy już są podzieleni i jedynym zadaniem obu kandydatów jest tak naprawdę mobilizowanie swoich zwolenników do tego, żeby wzięli udział w wyborach. Natomiast jest jakby to jest dyskusja naprawdę na bardzo, bardzo długi czas. Nam zostały 4 minuty zgodnie z tym, o czym rozmawialiśmy. Natomiast ja zapytam o takie science fiction na koniec. Czy zakłada pan w ogóle taki scenariusz, bo niektórzy skrajni przeciwnicy, może Trumpa, twierdzą, że on władzy nie odda, że Donald Trump, jak okaże się, że przegrał minimalną liczbą głosów, to stwierdzi, wybory były sfałszowane, ja tutaj trzymam władzę. Znaczy, ja wiem, że to jest science fiction, natomiast to, co się dzieje w tym roku, zmusza mnie do zadania tego pytania, ponieważ wszystko się jeszcze chyba może wydarzyć. No, ja mam przekonanie, że jednak mimo wszystko nie, że to jest jakaś wizja przeciwników Trumpa. On oczywiście zasiewa taką niepewność tego, co rzeczywiście zrobi. Nie zdeklarował się jednoznacznie, że zamierza pokojowo oddać władzę. Natomiast sytuacja rzeczywiście jest napięta. Wnioskuję po tym, że na przykład dzisiaj pojawiły się informacje, że część amerykańskich generałów przekonuje przedstawicieli mediów w prywatnych rozmowach, żeby w swoich stacjach czy na swoich portalach pisali jasno o tym, że wojsko nie zamierza odgrywać roli w tych wyborach. To jest jednak bardzo wymowny komunikat tego, w jakim miejscu są obecnie nastroje w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli w ogóle tego rodzaju pytania komuś się w głowie pojawiają, a skoro taki przekaz płynie od armii, to rzeczywiście takie pytania musiały się wobec wojska pojawić. Natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko te amerykańskie instytucje okazały się dosyć wytrzymałe. To, co niektórzy prognozowali w 2016 roku, że Ameryka po prostu zawali się po objęciu władzy przez Donalda Trumpa, się nie wydarzyło. Te instytucje wciąż cieszą się sporym szacunkiem obydwu stron, niezależnie od politycznego sporu i mam nadzieję, że do jakichś bardzo gwałtownych rozwiązań nie dojdzie. Chociaż trzeba przyznać, że poziom, w jaki obydwie strony się w tej chwili delegitymizują, jest bezprecedensowy. To, że prezydent Trump wielokrotnie powtarza o tym, że demokraci w zasadzie fałszują głosy i wybory będą sfałszowane, a z drugiej strony właśnie demokraci podkreślają, że prezydent Trump po dobroci tego Białego Domu nie odpuści i będzie tam siedział, nawet jeżeli przegrał wybory, no to pokazuje, że między partiami nie ma już nawet zaufania na takim poziomie szacunku do reguł demokratycznej gry. Nie ma takiego zaufania, że druga strona, jeżeli przegra, to odejdzie i to jest bardzo niebezpieczne. Myślę, że to chyba jeszcze nie jest ten moment, gdzie należy się obawiać jakichś drastycznych scenariuszy, ale na pewno jest to moment, kiedy trzeba sobie zadawać pytania, co dalej. Zresztą tych pytań można sobie zadawać wiele w różnych obszarach. Ja również w podcastach zwracałem uwagę na rolę mediów społecznościowych, które ze względu na swoją popularność są w tej chwili centralnymi absolutnie platformami przekazu dla kandydatów w kampaniach wyborczych, a dają sobie prawo do prewencyjnej cenzury niekontrolowanej w żaden sposób prawnie. To znaczy Facebook czy Twitter czy jakakolwiek inna platforma może zadecydować o wyciszeniu jakiegoś komunikatu czy tematu, kierując się wyłącznie bardzo ogólnie sformułowanym regulaminem własnym i pewnymi przekonaniami dyrektorów czy właścicieli i nie ma od tego żadnego odwołania, tak? Czyli to nie jest sytuacja, gdzie kiedyś występy kandydatów w telewizji czy ich reklamy określało jakiegoś rodzaju prawo prasowe, obejmowało to amerykańskie prawo pozwalające na odwoływanie się przed sądami i tak dalej, i tak dalej. Tutaj prywatne podmioty mogą kształtować politykę w taki sposób, w jaki uznają to za stosowne. To jest kolejne duże zagrożenie po tym zagrożeniu, które pamiętamy z 2016 roku, czyli tego, że te platformy umożliwiają też ingerencję rozmaitym podmiotom zewnętrznym albo wewnętrznym, którym zależy na jakiegoś rodzaju manipulacjach. To też są zjawiska, które Amerykanie w jakimś stopniu starali się ograniczyć, ale one wciąż gdzieś tam na marginesie tej kampanii wyborczej miały miejsce. W związku z tym tych zagrożeń dla demokracji trochę jest.
Jeżeli miałbym mówić o własnych przeczuciach, myślę, że jeżeli Donald Trump przegra te wybory, to jednak z Białego Domu ustąpi, choć pewnie będzie podtrzymywał tę narrację, że tak naprawdę został oszukany i jakiegoś rodzaju deep state, prawda, głębokie ukryte państwo złożone z ludzi, którzy potajemnie kierują Stanami Zjednoczonymi, postarało się o to, by go wyeliminować i ta narracja może jeszcze długo żyć wśród jego zwolenników. Tak jest. To było moje ostatnie pytanie. Już o tym, czy demokraci będą planowali przejmować Sąd Najwyższy, czy też nie, bo to o tym też byśmy mogli dyskutować. Różnie może być, różne scenariusze są możliwe. Nie porozmawiamy podczas tej rozmowy, ponieważ pan Andrzej jako jeden z najlepszych specjalistów do spraw Ameryki Stanów Możemy Zjednoczonych jeszcze porozmawiać. Powiem tak, ponieważ moje plany się trochę zmieniły od naszej ostatniej rozmowy, o czym nie zdążyłem pana uprzedzić, to możemy jeszcze jakieś pięć minut poświęcić na jakiś dodatkowy temat. To jak to wygląda z tym Sądem Najwyższym? To znaczy w tym momencie jest 6-3. Kiedy została powołana Amy Coren Barrett, jest 6-3. Demokraci są bardzo niezadowoleni, ponieważ ci sędziowie są tak naprawdę do końca życia tam zasiadają. Co oni prawnie mogą zrobić, żeby tak naprawdę przejąć większość? Ponieważ inaczej politycznie będzie im ciężko wprowadzać radykalne reformy, jakieś takie progresywne, w sytuacji, kiedy mamy konserwatywny Sąd Najwyższy. Czy spodziewa się pan, że wzorem gdzieś tutaj może standardów polskich dojdzie do jakiegoś przejęcia siłowego Sądu Najwyższego? Jak to wygląda według pana? No to jest ogromne pytanie. Rzeczywiście w tej chwili konserwatyści mają przewagę 6-3, chociaż werdykty pokazują, że ta przewaga często byłaby 5-4, ponieważ uznawany za konserwatystę przewodniczący sędzia Roberts czasami głosuje z liberałami w różnych kwestiach, no, motywując to różnymi rzeczami, o których teraz nie chcę mówić, bo to za daleko byśmy zabrnęli w dygresję. Więc rzeczywiście po nominacji i po zatwierdzeniu Amy Coney Barrett ta przewaga konserwatystów stała się skuteczna. Nie ma już raczej możliwości, żeby przy którymś rozstrzygnięciu pokrzyżowano im szyki. To jest spory powód do niepokoju dla demokratów, zwłaszcza, że wielu tych sędziów konserwatywnych jest stosunkowo młoda, czyli jeszcze dosyć długo w tym sądzie będzie urzędowała, bo tak jak pan mówi, najczęściej ten urząd sprawuje się aż do śmierci, chyba że ktoś zdecyduje się wycofać, no ale to zdarza się powiedzmy rzadko i raczej w przypadku najstarszych sędziów. W związku z tym po stronie progresywistów w Partii Demokratycznej od dawna trwa dyskusja o tym, że należy podjąć jakieś bardziej drastyczne środki, które umożliwią demokratom odbicie republikanom niesłusznej przewagi. Niesłusznej dlatego, że demokraci podkreślają, że właśnie ze względu na system wyborczy w Stanach Zjednoczonych, o którym mówiłem wcześniej, republikanie są przy władzy nadreprezentowani. Mają częściej urząd prezydencki, częściej mają większość w Senacie czy w Izbie Reprezentantów, niż by to wynikało z ich poparcia w skali całej populacji. No zresztą w 2016 roku Donald Trump przegrał kilka milionów głosów, a jednak został prezydentem. W związku z tym należy radykalnie zreformować amerykańskie instytucje, w tym Sąd Najwyższy. I tutaj propozycja tego skrzydła demokratów to jest zwiększenie ilości sędziów, ponieważ konstytucja nie reguluje, ilu sędziów ma mieć Sąd Najwyższy. Można by to było teoretycznie zmienić, dokooptować do składu Sądu Najwyższego nowych sędziów i w ten sposób zniwelować przewagę konserwatystów i to rzeczywiście demokraci chcieliby zrobić, przynajmniej ci progresywni demokraci. Joe Biden obawiał się bardzo tego postulatu w kampanii wyborczej. Ileś razy to wracało w debatach i ileś razy on się temu pytaniu wymykał, starając się przenieść ciężar odpowiedzi na nie na czas po wyborach, kiedy już ewentualnie byłby prezydentem. On na przykład mówił, że powołałby specjalną komisję złożoną z akademików, która przez bodaj pół roku by obradowała nad wszelkimi możliwymi reformami wymiaru sprawiedliwości, w tym Sądu Najwyższego i wtedy ewentualnie on by zdecydował, które z zaproponowanych przez akademików rozwiązań jest najlepsze. To jest rozwiązanie bardzo ryzykowne, bo jeżeli demokraci posunęliby się do czegoś takiego, to co prawda zrobiliby coś, co jest zgodne z amerykańskim prawem, jeżeli oczywiście mieliby większość w Kongresie i prezydenta, mogliby to zrobić,
Natomiast naruszyłoby pewien konsensus, którego do tej pory nikt nie ruszał od bardzo wielu lat, od ponad 100 lat. W związku z czym mogłoby dojść do sytuacji, w której następny prezydent republikański, republikańska większość stwierdziłaby, ok, jeżeli gramy w ten sposób, to dorzućmy jeszcze więcej sędziów do Sądu Najwyższego, tak żeby większość znowu była po stronie konserwatystów. Do tej pory żadna ze stron tego nie robiła i to jakoś zapewniało wspólne reguły gry. Ale no tutaj dochodzimy do problemu, o którym już mówiłem wcześniej, czyli o tym braku zaufania do wspólnych reguł po obydwu stronach. Myślę, że mogłaby się z tego narodzić bardzo poważna wojna, dająca wiele znaków zapytania, nie tylko co do tego, na co może sobie pozwolić władza polityczna, ale też co do tego, jaką na przykład rolę odgrywa Sąd Najwyższy, czy w związku z tym, że tak łatwo można tam przestawić wajchę, mówiąc językiem polskiej polityki sprzed ponad dekady, czy może nie całej dekady, mniejsza o to, to czy rzeczywiście Sąd Najwyższy powinien mieć taką władzę w Stanach Zjednoczonych, jaką ma obecnie, bo przecież ma władzę niczym nieograniczoną. Jeżeli Sąd Najwyższy podejmie jakiś werdykt, to żadna władza polityczna nie jest w stanie go odmienić, dopóki ten werdykt się nie odmieni przez następny skład Sądu Najwyższego. To jest coś, co wielu Amerykanów zresztą bulwersuje, że instytucja, która nie ma demokratycznego mandatu, nikt nie głosował na sędziów Sądu Najwyższego, ma tego rodzaju władzę w demokratycznym państwie. No jeżeli ta równowaga zostałaby zaburzona, to tutaj wszelkie konsekwencje są możliwe. Czy Biden się na to odważy? Nie jestem pewien. Pytanie też, czy będzie miał stabilny kongres za sobą, który by go poparł na tym odcinku, czy może natrafi na przykład na problem w Senacie. Zdecydowanie niewątpliwie musimy przyznać, że żyjemy w ciekawych czasach. Czy to dobrze, czy nie, to pewnie się okaże. Natomiast ciekawie jest obserwować to, co się dzieje. Dzisiejszej nocy wydarzy się bardzo wiele może się zmienić, a może pozostać tak, jak było obecnie. Może okaże się tak, że jednak Donald Trump po raz kolejny przełamie wszystkie tutaj przewidywania ekspertów czy sondaży, które wskazują na to, że on te wybory przegra i może jednak okaże się, że znowu wygra i do 2024 roku to on będzie siedział na fotelu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dowiemy się o tym albo tej nocy, albo za kilka dni, jak tutaj już nasz gość mówił. Ja ze swojej strony bardzo chciałbym podziękować za spotkanie panu Andrzejowi Kohutowi z Klubu Jagiellońskiego, który przez ostatnie kilka miesięcy tworzył podcast po amerykańsku na stronie Klubu Jagiellońskiego, można go odnaleźć. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja się nazywam Maciej Antczak, jestem prezesem Kolibra Kalisz i całe wydarzenie jest organizowane przez Fundację Polskie Jutra, Fundację Przyszłość Pokoleń. Dofinansowano je z Narodowego Instytutu Wolności z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Panie Andrzeju, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również Państwu za obecność.